dzisiejszym odcinku: Materla, krokot tragedii, Różalski o aferze z Popkiem, Lewandowski o walce Dondiego na KSW Epic, Bryczek o wsparciu Jędrzejczyk. Michał Materla, znany zawodnik MMA, niedawno podjął się wyzwania zdobycia tatrzańskich szczytów, mimo istniejącego znacznego zagrożenia lawinowego. Jego przygody w górach, dokumentowane na Instagramie, uwidoczniły zarówno piękno, jak i niebezpieczeństwo tatrzańskich krajobrazów. Materla po zdobyciu Kasprowego Wierchu wyruszył na Giewont, gdzie doświadczył trudnych warunków i spotkał grupę doświadczonych turystów, z którymi kontynuował wspinaczkę. Podczas wyprawy grupa napotkała śnieżne przeszkody i świadkowie byli uczestnikami akcji ratunkowej Topr, która uratowała parę po zejściu lawiny. Materla relacjonował, że mężczyzna został odnaleziony przez ratowników Topr w ciężkim stanie, po 2 godzinach poszukiwań. Ciekawostką jest, że Materla, mimo trudnych warunków, wybrał się na wspinaczkę w lekkim ubiorze, co wywołało wiele krytycznych komentarzy. Jego działania spotkały się z zastrzeżeniami, że takie zachowanie może być nieodpowiedzialne i stanowić zły przykład dla młodszych fanów. Zawodnik wyraził zrozumienie dla tych uwag, co wskazuje na jego refleksję nad konsekwencjami swoich działań. 24 lutego podczas gali XTB KSW Epic dojdzie do 5-razowego pojedynku pomiędzy Mamedem Khalidowem a Tomaszem Adamkiem. Dariusz Michalczewski, znany jako Tiger, w rozmowie dla Super Expressu podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego starcia. No ja myślę, że to jest akurat ta walka z Mamedem w ringu, takim w tym oktagonie i tak dalej, na pięści, no to jest to fajna, tylko tutaj no myślę, że z tego co widziałem Tomka formę, to no to jest ona całkiem niezła i Tomek byłby pięściarzem, to niezłym pięściarzem, mistrzem świata, bardzo dobrym, przepraszam, że niezłym powiedziałem, bardzo dobrym, i tutaj widzę, że Mamed naprawdę będzie dużo ryzykował. No właśnie, bo... Michalczewski wypowiedział się również o różnicach między ringiem bokserskim a klatką MMA. To chodzi tylko, to nie ma różnicy, czy to jest ring, czy to jest klatka, chodzi bardziej o nawierzchnię, jaka jedna nawierzchnia jest, czy ona jest miękka, czy to, czy tamto, bo w ringu jest bardziej, pewnie robiło się czasami tak, że ten ring się robiło miększy dla takiego przeciwnika, co uciekał i tak dalej. To były takie minimalne różnice i to można było wytrenować, także to nie grało za dużej roli, ale rzeczywiście czasami się ten ring robiło mniejszy, jak się boksowało z takim, co ucieka, albo się robiło większy, żeby się bardziej zmęczył, ale to jest wszystko, to są jakieś takie, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A tutaj jest Tomek, będzie miał ring jak ring, no to widzę, że tu myślę, że tutaj Mamed daje mu bardzo małe szanse, no ale to jest sport walki, to są ciosy i nie wiem, jak Mamed też boksuje do końca. Słyszałem, że dobrze, ale nie widziałem... To pewnie nikt nie wie. Aha, poza trenerami. No, a to przepraszam, to, no bo ja nie widziałem go tak nigdy boksersko. Widziałem, że tam macha, że nieźle sobie daje radę, wygląda to fajnie, ale to połączone razem z nogami. No i ja myślę, że dużym faworytem jest w tej walce Tomek. Michalczewski omówił specyfikację i różnicę między boksem a mieszanymi sztukami walki, odnosząc się do nadchodzącej walki. No ja myślę tak samo, jakby z piłkarzami grali piłkarze ręczni. No to jest taka moim zdaniem różnica. No to jest troszkę, to naprawdę jest, to są światy różnicy, tak? Ale myślę, że chłopaki zrobią dobrą robotę dla sportu walki. W tym momencie będzie to boks. No i no ludzie, jak to ludzie kupią, no to jest no super sprawa. Do całego wywiadu zapraszamy na kanał Koloseum, link w opisie. Krótka przerwa, zanim przejdziemy dalej. Mamy do Was ogromną prośbę. Kanał MMA Info ma już prawie 16 tysięcy subskrypcji. Nasz najbliższy cel to dobić do 20 tysięcy. I tylko z Waszą pomocą uda się to osiągnąć. Bez zbędnego przedłużania, lecimy dalej. Marcin Różalski ostro zareagował na kontrowersyjne nagranie z udziałem rapera Popka, które niedawno pojawiło się w internecie. Szokująca treść materiału wywołała szerokie oburzenie publiczne, a nawet reakcję jednej z fundacji. Popek, znany z wielu skandalicznych zachowań, w ostatnim czasie wydaje się przekraczać kolejne granice kontrowersji. Jednak nikt nie spodziewał się, że będzie oskarżony o zoofilię. Jego dowodem jest materiał opublikowany na Instagramie. W wyniku tego nagrania media obiegła informacja o wybuchu dużej afery związanej z tym zdarzeniem. To ja, Paweł Mikołajów. Jestem po prostu słodki na chacie. Zaraz zesram się jej do mordy i wyruchamy jej 2 owczarki niemieckie. Czyż owczarku niemiecki? Co ty coś chuje poił? Masz chuje poił, a masz. A masz chuje poił. Sprawa kontrowersyjnego nagrania z udziałem rapera Popka wywołała reakcję Fundacji Judyta dla Szczeniąt, która przekazała materiał swoim prawnikom i poprosiła o dodatkowe dowody. Marcin Różalski, który wcześniej trenował Popka do walki w KSW, znany jest z działalności na rzecz ochrony zwierząt. Zdecydowanie skrytykował zachowanie rapera. Różalski, prowadzący stowarzyszenie Różaland, zajmujące się ratowaniem zwierząt, wyraził oburzenie i wezwał do wykluczenia Popka ze środowiska za jego postępowanie. A ty k***a, ty zofilu jebany, ciesz się tylko, jak cię k***o tu miałem pod nożem. To żeś k***o wyszedł stąd, o własnych siłach, ty zofilu zajebany. Dziękuj temu,
Kto cię mi wpakował na garba? Kurwa, popierdolejcu jebany. Ty kurwa patusie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że wzięli taką kurwę na ambasadora Federacji Sportu Walki, jednego z najciężych, gdzie walczą kurwa gladiatorzy, gdzie walczą naprawdę wojownicy, gdzie kurwa większość z nich ma psy. I co kurwa? Nadziałabyś się jebana i zrobiła to samo? Ty kurwa Zofia jebany, ty cfelem jesteś, rozumiesz? Jesteś zwykłym cfelem kurwa. Tak jak pedofil kurwa, Zofilu zjebany. Mam nadzieję, że całe środowisko cię kurwa wyklnie, a kto cię będzie spotykał na mieście, to ci na ryj kurwa na hara i z tobą przerobi. Że cię kurwa odwołają ci wszystkie kurwo koncerty, a jak się gdzieś pojawisz, to cię rozjebią. Mam takie kurwa marzenie. Marzenie mam takie. Życzę ci kurwo, żebyś zdechła. Żebyś nie ogarnął tego wszystkiego, żebyś się kurwa powiesił albo sobie żyły podciął kurwa. Takie mam marzenie. Ty jany kurwa Zofilu, nie? I ty się kurwa wozisz z chłopakami, z wojownikami. Kurwa na obozy jeździsz. A oni kurwa nie mają pojęcia, że mają Zofila jebanego w swoim kurwa otoczeniu. Mam nadzieję, że przerobią z tym kurwa wszyscy i cię kurwa pognają. Jebany patusie. Wiesz kurwa gdzie mieszkam. Możesz przyjechać, jak czujesz się urażony. Jebana szmato. Albo mnie spotkać kurwa w Polsce jak będę. Albo jak przyjeżdżasz do mojego miasta, kurwa to się dowiem. I nie będziesz musiał mnie szukać. Jebany Zofilu. Rozumiesz degeneracie pierdolony? Jesteś kurwa niżej niż gówno. Mam nadzieję, że wyjebią cię ze wszystkich kurwa kontraktów, ze wszystkich kurwa tych koncertów. Bo ten, kto będzie z tobą współpracował, współpracuje ze zjebanym Zofilem. Rozumiesz? Ty kurwo! Z kolei Federacja Gromda w reakcji na aferę podjęła szybką decyzję. Mariusz Grabowski wydał oświadczenie, w którym poinformował o zakończeniu współpracy z raperem, podejmując decyzję bezpośrednio po tym, jak nagranie trafiło do sieci. Miejsca, bo to zachowanie, które widzieliśmy na tych filmikach, jest karygodne. Po prostu my to potępiamy i myślę, że w tym wypadku, tak jak powstał ten filmik, który został wczoraj wieczorem wrzucony, tak z tym dniem i z tymi godzinami wrzucenia tego filmiku Popek już przestał być w Gromdzie, bo jak dobrze wiecie, w Gromdzie są zasady, tymi zasadami się kierujemy, nie będzie innych i ludzie, którzy są w Gromdzie, tworzą Gromdę czy wspierają Gromdę, tak jak w przypadku Popka, na pewno nie może być takiego miejsca na takie zachowania. Do sprawy w końcu odniósł się także sam zainteresowany. Popek nagrał na swoich social mediach przeprosiny z wytłumaczeniem. Jak sam powiedział, wszystkiemu winne są lata korzystania z używek, które miały zniszczyć mu psychikę. Siemanko, chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w mojej karierze i patrzę na to trzeźwym okiem. Nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam najebane w obie po narkotykach, po alkoholu. Powiem po prostu jak było, no pojechało mi się w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny i nie ruchałem żadnych owczarków, nie strałem prostytucę do ryja. No chuj na maksa, nie? Ale no dojechałem. Przepraszam. To nie było śmieszne. Martin Lewandowski, jeden z właścicieli KSW, omówił potencjalny występ Mateusza Kubiszyna na nadchodzącej gali KSW Epic w rozmowie z Karolem Garncarzem. A wiesz, Don Diego, no tutaj sportowo jest zacnym zawodnikiem. Tym bardziej, że Don Diego był szykowany pod kartę Fame, z tego co wiadomo nie wystąpi na Fame, więc wrotki są odkręcone, bo widziałem się z nim, jest w treningu, bo przygotowywał się do ewentualnej walki. A takie starcie, ja też rozmawiałem na ostatnim KSW tym grudniowym w Gliwicach z Andrzejem i on mówi, że starcie z Don Diego dla niego jest naprawdę całkiem spoko. Tak, no to była ciekawa walka, na pewno promocyjnie silna, mocna, więc jest to do zastanowienia, ale nie chcę tu deklarować, wiesz, zawsze takie decyzje jednak podejmuję gdzieś tam z Wojsławem Rysiewskim, więc jakby chcę z nim też przegadać, poznać jego perspektywę na to. Wiesz, nawet jeżeli jest fajne zestawienie, bo to też, żebyś ty i państwo zrozumieli, czasami jest ciekawe zestawienie, ale nam nie pasuje ze względu na halę, na galę, na miejsce i tak dalej, i tak dalej. Albo wobec Andrzeja mamy inne plany tu, bo się trzymamy. Podczas wywiadu dla kanału MyMMA.pl Sebastian Przybysz odpowiedział na pytanie prowadzącego dotyczące swojego aktualnego stanu zdrowia. Ruszam, działa, jest w pełni sprawna.
Na moment przed wylotem do Tajlandii robiłem ostatnie RTG, na którym wyszło, że jest pełen wzrost, więc ten wyjazd do Tajlandii traktowałem jako formę rehabilitacji. No i czuję się już bardzo dobrze, naprawdę. Na początku ręka jeszcze była dosyć słaba, ale teraz już wszystko wraca do normy. Jestem w stanie niedługo zacząć jakieś przygotowania. W dalszej części rozmowy Sebastian Przybysz wyjaśnił, kiedy planuje powrócić do klatki KSW. Powoli wkręcam się w treningi. Myślę, że niedługo będę mógł zacząć przygotowania. Słyszałem, że mój menadżer już gdzieś w jakimś wywiadzie się trochę wysprzęglił i powiedział, że celujemy w maj-czerwiec i mogę się na ten termin przybić. Na zakończenie Przybysz przedstawił swoje przewidywania dotyczące walki Jakuba Wikłacza z Zuriko Jożułą. Szczerze, my jeszcze nie widzieliśmy pełnego wachlarza technik Zuriko. Widzieliśmy skrawek tego, co on potrafi. Jednak bazując na tym, co pokazał, wydaje mi się, że Kuba jest od niego dużo bardziej wszechstronny i no raczej patrząc na to po prostu, co wiemy o Zuriko, to ja stawiam na Kubę. To... Podczas gali XTB KSW 92 w Gorzowie Wielkopolskim Oskar Szczepaniak, odnoszący 3 zwycięstwa z rzędu, zmierzy się z niepokonanym Michałem Gniadym. Walka w kategorii półśredniej odbędzie się 16 marca w arenie Gorzów. Szczepaniak z 6 zawodowymi walkami w MMA wrócił do KSW w styczniu ubiegłego roku, pokonując Raymondasa, Krilla Viciusa, a ostatnio znokautował Adriana Grelaka na gali KSW 86. Michał Gniady zaimponował w zawodowym MMA, debiutując we wrześniu 2023 roku, gdzie pokonał swojego rywala w 24 sekundzie walki. W drugim pojedynku na gali XTB KSW 88 zastąpił Jacka Gacia, odnosząc efektowne zwycięstwo w pierwszej rundzie. Zawodnicy Artnox Fight Sport, Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk znaleźli się ponownie na przeciwnych stronach. Ich menadżer wyjawił, że zawodnicy nie darzą się sympatią. Co zdradził Artur Gwóźdź w wywiadzie dla kanału In The Cage? Jakieś innego, wiesz, ewentualności. Wiesz, jeden i drugi już jest z tym pogodzony. Wiesz, no, ja nie ukrywam, że Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk nie przepadają za sobą. Okej, to będzie tytuł tego wywiadu. Nie przepadają za sobą i nie będę tego ukrywał. Muszę między jednym i drugim lawirować przy tym pojedynku. No na pewno to pewnie ten pojedynek też KSW będzie chciał zobaczyć. Z drugiej strony, no, wiesz, no, Adrian jest mistrzem. Udowodnił to, wygrywając i teraz Saladinem, broniąc pasa. A Andrzej Grzebyk wygrał trzeci pojedynek rzędu, jest pierwszy w kolejności, więc nie ma co kombinować, trzeba tą walkę zrobić. Trzeba. Radosław Paczuski podzielił się na swoich mediach społecznościowych fragmentem swojego treningu. Radosław, wracając do zdrowia, stopniowo powraca do formy. Napiszcie w komentarzach, z kim chcielibyście zobaczyć Paczuskiego w następnej walce w klatce KSW. Justin Gaethje skomentował nadchodzący pojedynek na marcowej gali UFC 299 pomiędzy Dustinem Poirierem a Benoit Saint-Denisem. Gaethje dostrzegł podobieństwa między tym zestawieniem, a jedną ze swoich własnych walk, zwracając uwagę na szansę Francuza na zwycięstwo. Wyraził również zainteresowanie konfrontacją wschodzącej gwiazdy z doświadczonym weteranem oktagonu, porównując to do swojego starcia z Rafaelem Fiziewem. Ten sport jest tak szalony. Myślę, że fart i uśmiech losu są czynnikiem w walce. Nie jestem pewien, jak dużym czynnikiem, więc zdecydowanie uważam, że Saint-Denis może wygrać. Ma na to umiejętności. To bardzo podobna sytuacja do mojej walki z Fiziewem. Młody, wspinający się zawodnik. Oczywiście pełen pewności siebie, nie śpiący jeszcze w jedbawnej pościeli. Poirier w takiej pościeli śpi, ja kiedyś też, a tacy wspinający się goście są niebezpieczni. Są młodzi, głodni, pewni siebie i mają szalone umiejętności. Walka to niebezpieczna sprawa, a w grę wchodzi też łód szczęścia. Benoit nie pojawił się znikąd, ale dopiero co zaczyna dostawać te wielkie walki. Cieszę się, że wywołał mnie do walki i myślę, że Dustin Poirier to dla niego idealny pojedynek. To jego powinien był wywołać i to tę walkę powinien podjąć. Na gali Cage Warriors 169, która odbędzie się 30 marca w Londynie, dojdzie do polskiego pojedynku w kategorii półśredniej pomiędzy Mateuszem Figlakiem a Kamilem Dołgowskim. Figlak wraca po zwycięstwie w Cage Warriors 163, zadebiutuje w brytyjskiej organizacji, mając za sobą ostatnią wygraną przez poddanie na gali Contra MMA 4. 27-letni Armand Sarukian przygotowuje się do swojej następnej walki w UFC z byłym mistrzem tej organizacji, Charlesem Oliveirą. Sarukian, będąc utalentowanym zawodnikiem młodego pokolenia, stosuje nietypowe metody regeneracji, jak pływanie w lodowatej wodzie. Walka odbędzie się na UFC 300, 13 kwietnia w Las Vegas. Bo Nikal, utalentowany zawodnik kategorii średniej UFC, wyraził opinię, że Kamzat Chimaev powinien zmierzyć się z czołowym zawodnikiem z rankingu tej kategorii, zanim otrzyma szansę na walkę o pas mistrzowski. Nikal poruszył tę kwestię na swoim kanale na YouTube. Obstawiałbym, że zrobię walkę Duplessis z Adesanią, ale na pewno w pewnym momencie dadzą walkę mistrzowską Kamzatowi. Nie sądzę, że będzie musiał wygrać jeszcze jakąś walkę, żeby dostać szansę na zostanie mistrzem. Czy myślę, że na nią zasłużył? Nie. Nie bił się nawet z prawdziwym wojownikiem dywizji do 84 kg. Walczył z mniejszą ilością zawodników z tej dywizji niż ja, a moich przeciwników nie ma już nawet w organizacji.
Luke Rockhold, były mistrz UFC, w trakcie jednego z podcastów podzielił się wspomnieniami ze sparingu z Seanem Stricklandem, kiedy obaj trenowali w klubie RVCA w Kalifornii. Rockhold wspomina, że Strickland był niezwykle agresywny wobec swoich sparing partnerów. On był niezwykle głośnym idiotą. Zastanawiałem się, kto to kurwa jest. Byłem też bardzo skacowany. Byłem wkurzony i pomyślałem, że to pierdolę i będę z nim sparował. Nie mogłem wytrzymać jego zachowania. Zamiast robić to, co każdy, czyli pracować normalnie z ludźmi, szczególnie gdy jesteś na ich terenie, to Sean uderzał wysokimi kopnięciami. Chciał znokautować sparing partnera i to wielokrotnie. Zostało 30 sekund w rundzie. Jego rywal miał już dosyć, ale ten nie chciał po prostu skończyć rudy, tylko starał się go znokautować. Był dziwnym gościem. Poszedłem do łazienki. Zgniotłem papierowy ręcznik i użyłem go jako ochraniacza na zęby. Tak jak się kiedyś robiło. I połykając jego kawałki, sparowałem z nim będąc na kacu. Mieliśmy bliską rundę. Bardzo chciałbym kiedyś się z nim jeszcze spotkać. Henry Cejudo, były podwójny mistrz UFC, zapowiedział, że w lutym wróci do walki w klatce. Podczas jednego z wywiadów wyznał, że jeśli przegram, może to być jego ostatnie starcie w karierze. To jest walka o bycie pierwszym pretendentem. Jeśli przegram i spadnę w rankingu, najpewniej to będzie koniec. Ten sport jest ciężki. Obozy przygotowawcze, gdy ma się dwójkę dzieci i inne sprawy na głowie. Wszystko albo nic. Dziś to działo nieco jak motywacja do zemsty. Nie zawsze jest to miłość do sportu. Nawet wracając do klatki, myślałem o tym, że podoba mi się pojedynek, który mi zaproponowano i chciałem się sprawdzić. To była także rekompensata finansowa za 3 lata przerwy. Nie ma nic łatwiejszego niż zarobienie pieniędzy w sportach walki. Jamal Hill, były mistrz wagi półciężkiej UFC, jeszcze nie zna daty swojego powrotu do walki, ale jest przekonany, że po powrocie natychmiast zawalczy o mistrzowski tytuł. Takie przekonanie wyraził podczas jednego z podcastów. Zawalczę z tym, który będzie miał pas, gdy wrócę do klatki. Tu nie ma żadnych znaków zapytania, żadnych ale. Pereira jest bardzo dobrym kickboxerem. Pokazał, że potrafi wygrywać w MMA, ale ostatecznie to nie jest kickboxing. Dominowałem kickboxerów od pierwszej chwili, gdy trafiłem na matę. Zacząłem trenować mając 18 lat, ale walczyłem całe życie. Czuję się komfortowo w świecie przemocy. Dobrze czuję się w sytuacjach, które są bardziej niebezpieczne niż to, co robimy walcząc w klatce. Mike Brown, główny trener Mateusza Gamrota w klubie American Top Team, bardzo ceni sobie współpracę z polskim zawodnikiem. W mediach społecznościowych napisał, że Gamrot wnosi do ATT najlepszą energię i ma jasno określony cel oraz sposób, by go osiągnąć. Brown podkreślił również polską kondycję i mentalną siłę, odpowiadając na komentarze Joanny Jędrzejczyk. Robert Bryczek, po odłożonym debiucie z powodu problemów wizowych, już za niespełna 2 tygodnie zmierzy się z Albertem Durajewem w UFC. Durajew po walce z Piotrem Strusem dostał szansę występu w gali Contender Series. Bryczek, który wcześniej rozważał propozycję z KSW, wyjaśnił w gościnnym udziale dla kanału Beskidzka TV, że jego celem zawsze było UFC, a Joanna Jędrzejczyk pomagała mu uzyskać kontrakt. A takim decydującym momentem był pojedynek z Lee Chadwickiem, gdzie wybrałem się też specjalnie na seminarium organizowane przez Kamila Janika w Nowym Sączu, tam żeby spotkać się z Asią. Nie chciałem jej zawracać głowy, ciężko się do niej w ogóle dostać, dobić, więc nie wiadomo, czy w ogóle odczytałaby tą wiadomość, więc postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedziałem, że to jest mój taki w cudzysłowie ostatni rajd po ten kontrakt i pojechałem na to seminarium i tam po prostu licząc na to, że zajmie jej może 2 minutki, jej powiem po prostu, że bardzo mi zależy na tym, czy jest w stanie mi po prostu pomóc. I Asia, widząc gdzieś tam moje chęci i starania, myślę, że to też doceniła. Ja to później potwierdziłem jeszcze kolejnymi 2 nokautami w klatce z doświadczonymi zawodnikami i to w konsekwencji jakby suma tych wszystkich starań zaowocowała kontraktem. Mhm. Michael Chandler, zawodnik wagi lekkiej UFC, ponownie wezwał Conora McGregora do walki. Chandler, wyrażając niecierpliwość, zauważył przez platformę X, że McGregor jest już zdrowy, ale nie wykazuje entuzjazmu do powrotu do oktagonu. Sugerując walkę na UFC 300, Chandler, cytując, napisał: rozumiem, on powraca po kontuzji, więc Conor jest zdrowy. Moje pytanie brzmi, dlaczego nie moglibyśmy teraz zrobić na UFC 300? Minęło 2,5 roku, zejdź z jachtu, dzieciaku. Na co McGregor odpowiedział żartobliwie, cytując, jacht ma siłownię. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.